ten dla mamy i dla mnie, i dla wszystkich mam. Ten dla osób, które z różnych powodów nie mogą trafić do naszego klubu. To, co możemy natychmiast zrobić dla kręgosłupa, to rozciągnąć go, rozluźnić i dać mu światło. W związku z tym moja prośba, usiądź tak, żeby ci było wygodnie. Najlepsza pozycja to pozycja w siadzie skrzyżnym, ale jeśli z jakiegoś powodu nie możesz usiąść w siadzie skrzyżnym, możesz usiąść na krześle lub w dowolnie innej pozycji. Pamiętaj, twój komfort jest tutaj najważniejszy. Siedzenie w siadzie skrzyżnym będzie łatwiejsze, przynajmniej na początku twojej kariery sportsmenki, jak usiądziesz na poduszce, jaśku, książce. Wygodniej ci jest? Ułóż luźne ramiona wzdłuż boków i zaczynamy powoli rozciągać kręgosłup. Patrz przed siebie, nie patrz w dół, nie patrz w górę, patrz przed siebie w dobrą przyszłość. Powoli z wdechem unosimy ramiona do góry nad głowę, bokiem. Unieś ramiona bokiem. Powoli unosimy ramiona nad głowę, łączymy dłonie i opuszczamy. Wykonuj ten ruch raz zgodnie z rytmem oddechu. Wdech, ramiona w dół, wydech. Płynnie, spokojnie. Pamiętaj, nie ilość powtórzeń, nie zakres ruchu, ale twój komfort, harmonia i wdzięk. To jest najistotniejsze w naszej pracy. Jeszcze raz, wdech, ramiona do góry. Z wydechem opuszczamy ramiona. Po raz ostatni unosimy ramiona do góry, wdech. Ale opuszczając, zatrzymaj ramiona na wysokości barków. Obróć ramiona tak, że wnętrze dłoni jest do sufitu. Wnętrze dłoni w dół. Wnętrze dłoni do sufitu. Wnętrze dłoni w dół. Wnętrze dłoni do sufitu. Zatrzymaj ruch. Powoli puść dłonie w dół. Puść dłonie i unieś dłonie. Tylko dłonie puść i unieś, nadgarstki. Nie ma ważniejszych i mniej ważnych partii ciebie. Zatrzymuj ruch nadgarstek. Wracamy do ruchu ramiona w górę i w dół. Nagle może się okazać, że ten ruch rozluźnia. I w dół. I jeszcze raz w górę. I w dół. I uwaga, po raz ostatni ramiona w górę do sufitu. W dół zatrzymujemy na wysokości barku i zaczynamy delikatnie rolować ramionami. Zaczynamy kręcić kółeczkami. Luźno, miękko, spokojnie. Możesz zamknąć dłonie w pięść bez zaciskania pięści, tak żeby nie tworzyć napięć. Zobacz, w którą stronę podążają twoje oczy. Posłuchaj ciała. Ruch odwracania ramion w dół, spojrzenie w dół. Ruch do góry, oczy do góry. Kiedy wdech, a kiedy wydech. Szukaj harmonii swojego ciała. Ruch w dół, faza wydechu. W górę, faza wdechu. Zatrzymaj ramiona w pozycji neutralnej. Oczy widzą horyzont. Rozprostuj dłonie. I po raz ostatni wdech, ramiona do góry. Wydech, ramiona w dół. I jeszcze raz wdech. Wyciągnij, rozciągnij. I taki finalny akord. Zatrzymaj ramiona w górze. Zatrzymaj. Ustaw symetrycznie głowę. Spójrz przed siebie. Spleć z dłoni koszyczek. Z koszyczkiem powędruj na czubek głowy. Obróć wnętrze dłoni do góry. I jeszcze raz, kciuki, kciuki, staraj się utrzymać w kontakcie. Zwracaj uwagę na każdy detal. I teraz wyprostuj ramiona. Wdech, poddychaj trochę spokojnie, oddychaj, wydech. I jeszcze raz wdech i wydech. Jeśli marzy dzisiaj kariera olimpijska, możemy z tym
trochę iść krok dalej, to już tylko dla szalonych kobiet, wróć z wnętrzem dłoni na czubek głowy, odwróć dłonie, odpocznij, przenieś dłonie z tyłu na potylicę i spróbuj z tej pozycji wyprostować ramiona, wyciągnąć kręgosłup, wnętrze dłoni do sufitu, kciuki w kontakcie. Powrót, jeszcze raz na potylicę, ostatni raz, ostatni raz. Wracam, powoli rozluźniamy ramiona, rozluźniamy ciało. Zmieniamy pozycję, rozplatamy stopy, przechodzimy do stania na kolanach i dłoniach, klęk otwarty. Poproszę. I nagle może okazać się, że dla wielu z Was pozycja w klęku podpartym jest wielkim wyzwaniem. Zwracamy uwagę na każdy szczegół, na każdy detal, a więc dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, nogi lekko rozsunięte. I w tej pozycji wykonaj ruch, jakbyś chciała usiąść na piętach. Pośladki w kierunku pięt. Zobacz, co chce zrobić głowa, w którą stronę idą oczy. Czy plecy mają chęć wygiąć się w pałąk, czy w łuk i wróć. I kilka razy wykonaj ten ruch powoli. Pośladki w kierunku pięt. I wróć. Słuchaj oddechu. I jeszcze raz pośladki w kierunku pięt. I wróć. I po raz ostatni ten ruch i przejdź do pozycji siadu na stopach na sekundę. Czyli powoli zbliżamy dłonie do kolan, siadamy na stopach, wracamy, wracamy, wracamy. Ta pozycja może znów być zbyt trudna dla nas, dlatego usiądź w siadzie skrzyżnym, na sekundę wróć do pozycji w siadzie skrzyżnym. Jedna z uczestniczek jest po wypadku samochodowym, ma uszkodzony staw skokowy, uszkodzoną stopę. Widać było zawahanie w wykonaniu ruchu. Widać było, że osoba ćwicząca, Marysia, pokierowała się nie komendą trenera, instruktora, nie moją prośbą, tylko głosem płynącym z wnętrza własnego ciała. Pamiętaj, zachowuj się w każdej sytuacji jak Marysia. Masz słuchać nie mnie, tylko swojego ciała. Twój komfort, twoje bezpieczeństwo jest tutaj najważniejsze. Wróciliśmy do siadu skrzyżnego, bo nie każdy z uczestników, nie wiem czy mama Ilony, będzie w stanie oprzeć ciężar ciała na dłoniach. Jeśli jest to zbyt trudne, przechodzimy piętro niżej do pozycji, kiedy opieramy się na łokciach i przedramionach. Dobrze? Wracamy do pozycji na kolanach i stopach. Zwróćcie uwagę, jak Marysia organizuje ruch, chroniąc stopę uszkodzoną. Zwracam uwagę na każdą odległość. I teraz spróbujcie, jeśli jest dyskomfort w tej pozycji, spróbujcie zejść pół piętra niżej, a więc łokcie i przedramiona. Znajdź dobre ustawienie dla głowy i z tej pozycji rozciągamy kręgosłup. Powoli prowadzimy pośladki w kierunku pięt i wracamy. Rozluźniając głowę luźno, nie usztywniaj głowy, Ilona. Powtórz ten ruch kilka razy. Zadek, pośladki w kierunku pięt, tak jakbyś chciała usiąść na stopach. I wróć. I po raz ostatni ten ruch. I wracamy. Wprowadzamy delikatną zmianę. Zbliżamy stopy do siebie. Zbliż stopy, kolana szeroko. I w tej pozycji prowadzimy pośladki w kierunku pięt i wracamy.
Niewielka różnica w postawie ciała, wielka różnica jeśli idzie o zmiany, jakie zachodzą w trakcie wykonywania ruchu. I wróć, wróć do poprzedniego ustawienia stóp. Skrzyżuj prawą stopę z lewą kostką. I w tej pozycji wykonaj jeszcze kilka ruchów rozciągania, rozluźniania kręgosłupa. 2-3 ruchy wystarczy. Płynnie, spokojnie. Pamiętaj, jakość ruchu, nie ilość powtórzeń, nie zakres ruchu, tylko jakość. Uczucie lekkości, absolutnego komfortu i poczucia bezpieczeństwa. Ostatni raz ten ruch. Rozpleć nogi i spleć nogi w drugą stronę. Także stopa jak gdyby leży na kostce drugiej nogi. Szerzej kolana Ilona, nie masz tak szczupłych bioder. Jest za szeroko. Ucz się swoich odległości i wróć do ruchu. Spokojnie, delikatnie. I po raz ostatni wykonujemy ruch. Kręg podparty, rozplatamy stopy. Podpierając się, kładziemy się na brzuchu. Ręce wygodnie gdzieś koło głowy. Połóż głowę raz na prawym policzku, raz na lewym. Jeśli z jakiegoś powodu ta pozycja jest niekomfortowa dla Ciebie, być może tym powodem jest wydatny brzuch albo problemy z nosem, możemy sobie podłożyć pod głowę piankę. Tu w tym wypadku jest to poduszka, jasiek, złożony ręcznik. Tu w tym wypadku jest to niekonieczne. I zostań z głową zwróconą w prawą stronę, a więc nos w prawą stronę. Głowa leży na lewym policzku. Ugnij jedną nogę w kolanie, ugnij drugą nogę w kolanie. I powoli zacznij opuszczać stopy i nogi w przeciwną stronę niż nos. A więc w lewą stronę i wróć. Powolny, spokojny ruch. Skręcasz kręgosłup, nie spiesz się. Wsłuchaj się w oddech i znów pamiętaj. Liczy się nie zakres ruchu, ale jego jakość, płynność. I wróć. Opuść nogi, połóż je, przenieś głowę na drugą stronę, połóż głowę na drugim policzku. Jeszcze raz ugnij nogi w kolanach, stopy w kierunku sufitu i zacznij ruch opuszczania stóp i podłudzi w przeciwną stronę niż nas. Powoli, płynnie, spokojnie. Wykonuj ruch w rytmie oddechu. Nie ma tutaj muzyki, dlatego że oddech jest muzyką najbardziej naturalną dla nas. Zobacz, czy ruch robisz na wydechu, czy na wdechu. Wykonaj ruch po raz ostatni i wróć. Wyprostuj nogi. Przełóż głowę raz na prawy policzek, raz na lewy policzek. I zostań z nosem skierowanym w lewą stronę, a więc głowa na prawym policzku. Ruch, którego być może nie będzie widać, bardzo ważny dla kręgosłupa. Będąc w tej pozycji, zacznij powoli przechylać
lewe biodro w prawą stronę i wracać. Zacznij bawić się ruchem, kiedy miednica leży, miednica nie podnosi się, tylko delikatnie unosisz i przechylasz, jak gdyby jedno biodro. Zwróć uwagę, co dzieje się z przeciwstawną nogą. Druga noga wydłuża, wyciąga się, a lewa noga, szukając jak gdyby przestrzeni dla tego ruchu, lekko zgina się w kolanie. I wróć z miednicą. Przełóż głowę na drugą stronę i zacznij przechylać prawe biodro w lewą stronę. Zwróć uwagę, że w tym ułożeniu ciała zaczynamy ruch w sytuacji, kiedy głowa i biodro, miednica, która wychyla się, zwrócone są jak gdyby z tej samej strony. Płynnie. Słuchaj się w oddech. Wykonaj ruch po raz ostatni. I wróć. Przenieś głowę na drugą stronę. Jeszcze raz przechyl lewe biodro w prawą stronę. Wróć z lewym biodrem. Wróć z lewym biodrem i powoli zacznij przechylać prawe biodro w lewą stronę i wróć. Raz lewe biodro w prawą stronę, raz prawe biodro w lewą stronę. Musimy rozluźnić, roztańczyć nasze kręgosłupy. Wykonaj ten ruch jeszcze raz w jedną i w drugą stronę. Następnie odłóż miednicę, połóż biodra, przełóż głowę na drugą stronę i wróć do ruchu, kiedy unosisz prawy pośladek, odkładasz, lewy pośladek, odkładasz, płynnie, raz prawe, raz lewe biodro. Kilka razy i rozluźnij, odpocznij. Połóż się na plecach, poproszę. Pozycja z wyprostowanymi nogami może być na początku trudna dla Ciebie. Więc jeśli poczujesz najmniejsze napięcie w obrębie lędźwiowej części kręgosłupa, ugnij nogi, ale ugnij w ten sposób jak Marysia, najpierw jedną nogę pięknie i drugą nogę. I tak samo wyprostuj nogi, połóż najpierw jedną nogę i drugą. Jeśli głowa leży nierówno, załóżmy, że głowa by leżała w ten sposób, że szyja jest wygięta, wtedy należy podłożyć sobie poduszkę lub jasie. Tu dziewczyny nie mają tego problemu. Więc komfort dla Twojej głowy, najważniejsza rzecz. Wróć do ruchu, kiedy prostujesz i uginasz naprzemiennie nogi. Raz jedną nogę. Prostujesz. Minimalnie rozluźniasz dolne plecy. I zostaw w pozycji, kiedy dwie nogi stoją. Dwie stopy stoją. Kolana skierowane w kierunku sufitu. Zwróć uwagę na sposób, w jaki rozstawione są nogi. Zwróć uwagę, jak rozstawione są nogi Marysi. Jak rozstawione są nogi Ilony. Niezależnie od tego, jak postawiłaś swoje stopy, spróbuj wykonać ruch unoszenia i odkładania miednicy. Unieś miednicę do góry i odłóż mały ruch. I odłóż, czy umiesz zrobić mały ruch. I odłóż miednicę.
Następnie spróbuj ustawić nogi szerzej, czyli stopy szerzej, kolana szerzej i troszeczkę bliżej pięty pośladków. I teraz spróbuj unieść miednicę i odłożyć. Czy tak jest wygodnie, Ilona? Tak. Mały ruch. Z każdym ruchem zmieniaj jak gdyby wysokość. Zwracaj uwagę na każdy szczegół. Każdy szczegół jest ważny. I wróć z miednicą. Połóż miednicę. Na moment wyprostuj nogi, rozluźnij ciało. Zobacz, jak teraz przylegają plecy, jak przylega miednica. I delikatnie rusz głową w jedną stronę i w drugą, rozluźnij szyję. I wróć. Nogi stoją, stopy stoją. Ramiona w bok, kąt prosty w stosunku do ciała, luźno dłonie, luźno palce. Zacznij rolować ramiona, góra i dół. Rolować, nie podnosić barki, rolujesz ramiona. Tak jakbyś chciała zobaczyć, ile kółeczek, ile obrotów, jak daleko uda Ci się powędrować z tym ruchem do góry, jak daleko w dół. Zobacz, co dzieje się z przyleganiem łopatek, pleców. Nie zmieniaj nic, ale uważnością powędruj, Ilona, do ustawienia nóg. Co się wydarzyło z Twoimi kolanami, stopami? Czy wróciłaś do nawykowego ustawienia nóg? Spróbuj skorygować ten ruch. Pięknie. I zacznij rolować ramiona do góry. Tylko ruch rolowania do góry, jak gdyby za głowę. Ruch rolowania w górę w kierunku głowy i wracaj. I wykonując ten ruch rolowania, zacznij jednocześnie unosić miednicę do góry. Jednocześnie wracając, rozrolowujesz dłonie. Płynnie, lekko, miękko. Zwróć uwagę, czy ten ruch rolowania wpisuje się w ruch unoszenia miednicy. I wróć, odłóż miednicę. Wykonaj ruch rolowania miednicy i zostań w takim maksymalnym, bezpiecznym dla Ciebie. Miednica leży na razie. Połóż miednicę, roluj tylko ramiona. Zroluj ramiona do góry. Zatrzymaj ramiona w tym ustawieniu. I teraz unoś miednicę. Zobacz, czy w momencie, jak pójdziesz wysoko, wysoko z miednicą, ramiona same jak gdyby powędrują dalej. I wracając, wróć. I jeszcze raz. Zroluj najpierw ramiona. Następnie unieś miednicę. Zostaw ramiona tak, jak są. I powoli opuść miednicę. Rozroluj ramiona. I wróć. Połóż nogi, wyprostuj ramiona. Przesuń wzdłuż boków. Rozluźnij ciało, odpocznij. Delikatny ruch głowy w prawą stronę i w lewą. Ugnij nogi, postaw stopy. Ramiona w bok, luźno dłonie, wróć do ruchu rolowania ramion w górę i w dół. Ale tym razem skup się na ruchu w dół. Roluj ramiona w dół, obserwując, co dzieje się z barkami, z odcinkiem szyjnym, z ramionami. Zobacz, że być może ten ruch przygotowuje Cię do ruchu uniesienia głowy. Ruch pospolicie nazywany brzuszkowaniem, brzuszkami. I wróć, rozluźnij. Unieś ramiona w kierunku sufitu, do sufitu, spleć koszyczek, w
Swój koszyczek pod głowę, nie pod potylicę, pod głowę. Zwróć uwagę, jak czuje się Twoja miednica. Zwróć uwagę na sposób ustawienia stóp, kolan, nóg. I Ty tego nie rób. Obserwuj, co zrobią dziewczyny, jak poproszę unieść głowę, przyjrzyj się, co się dzieje z szyjami. Chłopczyk, dół, Marysia. Na razie tradycyjny sposób unoszenia głowy. Po prostu unieś głowę, zobacz, jak ciężka jest głowa. Unieś głowę razem z dłońmi, z łokciami. Widzicie, ile napięcia jest w szyi dziewczyn? Obróć głowę. Głowa bezpiecznie. Marysia pokazała fitnessowy ruch, zademonstrowała. Pamiętaj, głowa bezpiecznie leży w dłoniach. Dłonie są po to, żeby odciążyć szyję, mamy wzmacniać mięśnie brzucha, mamy rozluźniać dolne plecy, lędźwiową część kręgosłupa, a nie przeciążać szyję. W związku z tym zacznij bawić się ruchem, kiedy unosisz łokcie do góry, unieś łokcie do góry, dwa łokcie, unieś dwa łokcie i opuść. Zwróćcie uwagę, jak zmienia się ułożenie, opuść. No właśnie tym ruchem unoszenia i opuszczania. Każdy ruch możemy mądrze wykonany potraktować jako ćwiczenie. Jest to forma ćwiczenia? Pięknie, łokcie w górze. I zacznij powoli unosić głowę i zbliżać. Dłonie Ci pomagają, głowa leży w dłoniach. Unosisz głowę, zbliżasz łokcie w kierunku kola i odstawiasz, rozluźniasz. Płynnie, miękko. Wsłuchaj się w oddech, w lędźwiową część kręgosłupa. Dolne plecy przylegają w momencie uniesienia głowy. Wykonaj ten ruch jeszcze raz. Dokąd wędrują Twoje oczy? I zacznij wędrować oczami w kierunku jak gdyby kolan, wręcz stóp. I zobacz, że w zależności jak zmienisz kierunek spojrzenia, zmieni się jakość ruchu, zakres ruchu. I wróć, wykonaj ten ruch jeszcze kilka razy. I odłóż głowę, wysuń dłonie, wyprostuj nogi, rozluźnij, odpocznij. Jeśli chwilowo jeszcze masz zbyt słabe mięśnie brzucha, i ten ruch nie był dla Ciebie komfortowy, możemy mięśnie brzucha wzmacniać inaczej. Ugnij nogi raz jeszcze, postaw stopy, stopy stoją. Zwróć uwagę, czy Twoja miednica czuje się stabilnie. Inaczej się czuje Twoja miednica? Dolne plecy i oddech. Powoli wydychając, spróbuj poprowadzić pępek jak gdyby w kierunku podłoża. Wydech i wdech. Miednica leży, nie podnoś miednicy. Miednica tylko minimalnie zmienia ułożenie, wychylenie. Faza wydechu i wdech. Zwróć uwagę, że w tym ruchu kości biodrowe wędrują jak gdyby w kierunku barków. Faza wydechu i faza wdechu. Oddech sprawia, że naprzemiennie raz skracają, napinają się mięśnie brzucha, raz rozluźniają, rozciągają się mięśnie brzucha. To samo dzieje się z lędźwiową częścią kręgosłupa. Dla potrzeb mamy, Ilony i innych mam, poproszę Ilonę, żeby dała ramiona, Marysię tak samo, ramiona w bok, żeby widać było, co dzieje się z lordozą lędźwiową. I wydech. Wdech. I wydech. I odstawiamy miednicę. Zwróćcie uwagę, co dzieje się z ramionami Marysi. Wszyscy nauczymy się teraz tego ruchu. Ramiona wzdłuż boków wracają. Sekunda odpoczynku. Wyprostuj nogi. Zawsze po jednej, nigdy dwóch na raz. Ugnij nogi, postaw
Stopy stoją. Unieś prawy bark w kierunku prawego biodra kilka razy. Mniejszy ruch, Ilona. Leniwie prawy bark lekko do góry w kierunku.